Vlogmas, dzień drugi. The snow is falling down. I've been longing for this Christmas. When everyone's around to share this holiday. Yes, it's a time of happiness, a time of joy. But now this year is twice as special. Cause I'm hoping for that we'll fall in love in this winter land. Could we fall in love? Dzień dobry, kochani, witam was w drugim odcinku Vlogmas. Zaczynamy to szaleństwo. Co prawda wczoraj się zaczęło, ale wczoraj było głównie nagrywanie, a dzisiaj trzeba zmontować to, co się nagrało. Mam 2 godziny ponad materiału. Wrzuciłam przed chwilą ostatnie klipy do komputera i... Wow, czemu ja to sobie robię? Czemu tyle nagrałam? Co prawda dużo rzeczy jest w przyspieszeniu, tam ubieranie choinki i tak dalej, więc na pewno to się skróci, ale trochę rzeczy będę musiała jednak wyciąć i ten odcinek będzie raczej skupiony na dekorowaniu mieszkania, na ubieraniu choinki, niż na jakichś innych wątkach, ale mamy cały miesiąc na różne wątki, więc myślę, że fajnie, żeby był taki odcinek, zwłaszcza, że ja zwykle robiłam przed Vlogmasem odcinek z dekorowaniem mieszkania, więc w tym roku jakoś tak wyszło, że jest to w pierwszym Vlogmasie. Ja potrzebuję zaraz drugiej kawy, siadam dalej do montowania. W międzyczasie też obejrzałam 2 czy 3 Vlogmasy, tak być tak powiedzmy, że w miarę na bieżąco z tymi osobami, które oglądam. Później jeszcze chciałabym zrobić z wami open box paczek, które do mnie przyszły. Wczoraj już tego nie zrobiłam, także zapraszam was do oglądania. Róbcie sobie kawę, herbatę, a jak macie coś do jedzenia, to smacznego i lecimy z tym dniem. Dzisiaj mam na sobie świąteczny sweter z H&M-u, kupiony 2 lata temu? Już nie pamiętam dokładnie. Nie wiem, zlewają mi się trochę czasami te vlogmasy, ale pamiętam, że wtedy kupiłam właśnie ten sweterek i ten golf szary. I to, co mi się w tym swetrze podoba, to to, że jest świąteczny, ale nie jest taki bardzo mocny. Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi. Coś trochę w stylu tego z Zary, ma wzorki, ale mniej. No, ten jest cieńszy i krótszy. Ten z Zary jest zdecydowanie gruby, cięższy, no i szerszy. On jest taki dosyć szeroki. Fajnie wygląda do leginsów. No, dzisiaj mam też na sobie właśnie leginsy ze Stronga, kapcie Oysho. Muszę zrobić porządek tam w ogóle przy toaletce i umyć pędzle. Ale to może już wieczorem, słuchajcie. Teraz zdecydowanie kawa, montaż, bo na 17 vlog musi być na kanale. Mam nadzieję, że się uda, bo wiecie, 2 godziny materiału oznacza, że ja muszę to wszystko obejrzeć, pomontować, poprzyspieszać, dodać muzykę, ewentualnie jakieś napisy, więc minimum 2 godziny obejrzenia całego materiału. Wiadomo, że część jest w przyspieszeniu i raz, dwa to przeklikam i się przyspieszy, ale myślę, że 3 godziny to jest minimum na montaż tego filmu, jak nie 4, bo wiecie, zanim to się jeszcze poprzetwarza. No, trochę zejdzie, ale no... Tyle nagrałam, to mogę być tylko sobie winna. Mam nadzieję, że miło odbierzecie ten film i będzie warto. Więc nie przedłużam, idę robić kawę i siadam do roboty. 2 godziny montowania za mną, ale pomyślałam, że zrobię sobie chwilę przerwy i otworzę z wami paczki. Część to moje zamówienia, część dostałam, także zaraz wszystko odpakujemy. Zapaliłam właśnie lampki na choince. Piękna jest. Wczoraj niestety już wyłączyłam te pomarańcze w piekarniku, bo je się tam ustawia na, nie wiem, 70-80 stopni i trzeba co jakiś czas je odwracać. No i się po prostu nie zdążyły zrobić, więc odpaliłam ponownie piekarnik. Robią się dalej, już prawie są gotowe, więc myślę, że jutro je zawieszę, ale muszę odkurzyć jeszcze po wczorajszym ubieraniu choinki, bo no to, co miało się posypać, to wiecie, zawsze się coś posypie przy ubieraniu. Także sprzątam to i robimy open boxa. No cóż mogę powiedzieć, słuchajcie. Czasem bywa i tak, że ląduje się na stronie Da Grasso, ale taka mi wzięła ochota na pizzę od nich. Mówię, idealnie do oglądania dzisiejszych vlogmasów, także...
Proszę przetworzyć moje zamówienie i czekam na jedzonko. Ale się, słuchajcie, stęskniłam za tym kadrem. Jestem, przychodzę do was z open boxem. Mam rzeczy, które sama zamówiłam, mam paczki PR-owe i zanim do tego przejdę, to może jeszcze powiem, chociaż myślę, że jak oglądacie mnie dłuższy czas, to wiecie, że jeżeli coś dostaję w ramach współpracy płatnej, to zawsze jest w opisie pod filmem informacja, że film powstaje po prostu we współpracy z daną marką i na początku filmu wyjeżdża wam też taki slajd informacyjny. Natomiast inne rzeczy albo kupuję sama i mówię, że zamówiłam, kupiłam, to faktycznie znaczy, że sama zamówiłam, albo dostaję w ramach paczek PR-owych i to są takie paczki mające na celu po prostu pokazanie produktu, przetestowanie go, nie dostaję za to pieniędzy i nie muszę ich pokazywać, ale bardzo często chcę wam pokazać jakieś nowości, czy co mi jakaś marka wysłała, może was też to zainteresuje i to już nie jest jakby odpłatne. Także zawsze ja wam mówię, że dostałam paczkę PR-ową i tak dalej, ale to nie znaczy, że muszę ją pokazywać. No to zacznijmy od tego, co ja zamówiłam. Zamówiłam sobie ze Skin79 maseczki do twarzy. Przyszły mi wczoraj, już zapomniałam wam to pokazać i zamówiłam ich całkiem sporo, ale słuchajcie, u nich cały czas są jakieś promocje i naprawdę się opłaca te maseczki kupować. Były po 3,90 coś takiego, niektóre po 4 zł, także no uważam, że rewelacyjna cena. Ja już nie kupuję maseczek, które są droższe niż 10 zł, bo te mi się sprawdzają, te z Miszy tak samo i te z Miszy możecie dostać na przykład w Hebe na promocji często z 10 czy tam ile one kosztują na 5 zł, też super się opłaca. Ale jednak u Skina często są promki na maseczki i teraz też była nie z okazji Black Friday, bo była już wcześniej i być może trwa nadal, także jeżeli chcecie kupić sobie maseczki, to sprawdźcie. Ja bardzo je lubię, mam serię Seoul Girls, wczoraj już sobie jedną zrobiłam wieczorem, to są przeciwzmarszczkowe. Też z tej serii Seoul Girls bardzo lubię te kojące, takie różowo-fioletowe, to chyba jedne z moich ulubionych. Mam też takie witalizujące, nawilżające i ostatnie to są dwie już z takiej innej serii odżywcze. I wszystkie te maseczki wam bardzo serdecznie polecam. Zapłaciłam za 12 maseczek chyba 50 zł. 48 chyba wyszło za maseczki. Tak, ta zielona była po 4,90, a inne po 3,49, przesyłka 9,90. 50 zł za 12 maseczek. Uważam, że rewelacyjna sprawa, bo gdyby liczyć 10 zł za sztukę, no to wiecie, 12 maseczek razy 10 zł, 120 zł by było. Także super, że są u nich często promocje. A ja teraz maseczek używam naprawdę bardzo często. Kiedyś to robiłam raz w tygodniu, teraz dwa razy w tygodniu, to jest minimum. Kolejna przesyłka. Otworzyłam karton, ale jeszcze nie zaglądałam do środka. Jest od Yves Rocher i to już dostałam, nie kupiłam. Pokazywałam wam, że dostałam od nich kalendarz adwentowy, a tutaj przysyłamy nasze nowości, by powoli wprowadzić cię w świąteczny nastrój. Zespół Yves Rocher. Za dużo jeszcze nie widać. Pomarańcza w czekoladzie. Jakieś tutaj słodkości. O, ale super. Żel pod prysznic, jakiś pomarańczowy. Coś pewnie świątecznego. I tutaj skrab w olejku do ciała. Ta linia chyba świąteczna to jest właśnie. Tutaj też ten żel pod prysznic w mniejszej pojemności. Mydło do rąk. Balsam do ciała. O, jakie fajne, malutkie, co to jest? Shea Hand Balm, czyli taki balsamik do rąk. O, My Vanilla Garden, limited edition, jakiś limitowany zapach. Bardzo mnie kusi, żeby otworzyć. Nuty jeżyny pobudzającej słodyczy pomarańczy i otulającej wanilii. To brzmi totalnie jak dla mnie. Przez chwilę się zastanawiałam, wiecie, ale już się nie zastanawiam, otwieram. Oni mają fajne te zapachy, pamiętam, miałam już jeden, ale ładne opakowanie, takie proste. Jeszcze nic nie czuję. Oh my god. I teraz powinna wjechać Janice z Friendsów.
Zapisujcie to na liście na prezent. Nie żartuję. Chyba przebija trochę Zarę Ebony Wood. Bardzo otulający, zimowy zapach. Pomarańcza mnie trochę zmyliła, bo myślałam, że będzie taki, wiecie, cytrusowy. Otulająca, wanilia. Gdyby wszystkie kocyki tak pachniały, to wszyscy byśmy siedzieli na kanapach. Jeżeli ktoś by tak pachniał, to tuliłabym się do niego dniami i nocami. I wiem, że jak się wypsikam, to jest po prostu 100% zapach dla mnie. Dziękuję i proszę, że zrobiliście taki zapach. Przepiękny. Aż sprawdzę, słuchajcie, ile to kosztuje, bo jestem bardzo ciekawa. To kosztuje 75 zł. Jest to edycja limitowana. Woda toaletowa My Vanilla Garden zachwyca bogatym, niebanalnym zapachem. Jej używanie to prawdziwa przyjemność dla koneserki limitowanych produktów kosmetycznych. 94% składników pochodzenia naturalnego, wegańska formuła. No powiem wam, czegoś takiego potrzebowałam. Gdybym jeszcze miała taki, wiecie, dyfuzor zapachowy, to by było po prostu idealnie. Ale jeśli szukacie czegoś na prezent albo same chciałybyście sobie kupić, to polecam. Nie mogę przestać po prostu tego wąchać. Rewelacja. Polecam. Jeszcze coś tutaj jest. O, zestaw. Zestaw prezentowy, 4 produkty, żel pod prysznic, krem do rąk, balsam do ust i olejek pod prysznic. Także fajny taki, nawet jako dodatek do prezentu, wiecie, żeby coś komuś wrzucić albo jak robicie jakieś mini prezenty ze znajomymi czy gdzieś w pracy. Jeżeli macie dzisiaj coś zapamiętać, to róbcie screena albo zapisujcie sobie link w opisie do tego zapachu, bo mnie zauroczył. Coś tutaj jeszcze jest. Krem do rąk i balsam do ust. Także dziękuję bardzo i proszę za przesyłkę. Zapach jest po prostu na piątkę z plusem. Kolejna paczka to coś ode mnie dla mnie. Miałam sobie kupić, słuchajcie, już dawno temu słuchawki do montowania i też do słuchania jakichś podcastów i tak dalej w domu. I mam takie zwykłe iPhone'owe słuchawki na kabel, a te do montażu już się tak zniszczyły od zakładania, zdejmowania, że ten materiał po prostu poschodził. I była promocja chyba z okazji Black Friday na słuchawki Fresh and Rebel, czy Rebel. Zamówiłam sobie w kolorze piaskowym czy coś takiego i to jest ten model Code ANC. I one są bezprzewodowe, na Bluetooth, mają chyba kabel dodatkowo, ale no możecie chodzić w nich bez kabla, więc mam nadzieję, że będą wygodne, bo wcześniej sobie zamówiłam te większe, te są troszeczkę mniejsze, a miałam takie wielkie nauszne też od nich, ale ostatecznie odesłałam, bo uznałam, że były no po prostu za duże, także wzięłam te, odpakuję i już wam pokażę, jak wyglądają. Ładnie zapakowane. O, fajnie się składają. O, mięciutkie to jest. I fajnie, bo są właśnie mniejsze. Tamte miały jeszcze gdzieś tyle dookoła tutaj. No, powinny być wygodne. A też jest fajne to, że będę mogła, wiecie, na przykład podczas sprzątania, jak słucham podcastów, to czasami sobie puszczam na telewizorze, ale fajnie też, jak chodzę między pomieszczeniami, słyszeć cały czas tak samo, więc będę mogła chodzić po mieszkaniu, słuchać podcastów czy muzyki, a czasami też mam tak, że wiecie, podchodzę do komputera, coś chwilę pomontuję i wstaję i zapominam, że mam podłączone słuchawki, także myślę, że to będzie ekstra. Ja zapłaciłam za nie 287 zł, a teraz są za 399, więc myślę, że udało mi się, bo no nie wiem, czy bym chciała tak od razu dać 400 za słuchawki, a 287 brzmi rozsądnie za takie bezprzewodowe na Bluetooth, więc cieszę się, że to przyszło. Mam jeszcze jedną paczkę od Sinseya. Ja już wiem, znaczy domyślam się, co tutaj jest, bo widziałam na jednym filmie na YouTubie. No ale otwieram. Tam, tam, tam. Wonderful Time, Sinsay. Życzymy, aby ten czas był wyjątkowy, a świąteczna kolekcja Sinsay pomogła stworzyć niezapomniane chwile. Jest to kalendarz adwentowy z biżuterią, taką świąteczną z tego co widziałam, jakieś pierścionki, naszyjniki, bransoletki, kolczyki, takie wiecie, różne elementy. Ale poza tym
Widzę, że jest tutaj coś jeszcze. Skarpetki. Ale fajne. Zobaczcie. Mamy też taką opaskę. O! Konfitura malinowa, miód lawendowy i krem z białej czekolady. Charlotte. To mi się podoba, bardzo dziękuję. Jest też koc. Fajnie, że nie czerwony. Tutaj nie widać w aparacie, ale to jest butelkowa zieleń. Troszeczkę inne światło jakoś jest ustawione w aparacie, później to zmienię. Ale fajnie, że nie czerwony. I koszulka, Christmas. Mood z kotem! Ja jestem trochę kociarą ukrytą, ale... Kotki na TikToku, kotki na Instagramie, wszędzie koty. Bardzo mi się podoba jedna rasa takich, jak są brytyjskie, ale z takimi dłuższymi włoskami. No nie wiem, one są różne, ale myślę, że Kuba będzie chciał tą koszulkę, bo on też kocha koty. Psy też lubimy, żeby nie było. Jaki ładny, tis the season. Bardzo ładny kubek, naprawdę. 7,99. Uważam, że w takiej cenie to żal nie kupić. Dobra, i to wszystko, jeżeli chodzi o paczki. To jest przepiękne. Chyba kupię komuś na prezent, a to zostawię dla siebie, bo naprawdę bardzo ładnie to pachnie. Powąchajcie sobie w Yves Rocher, jak będziecie gdzieś przychodzić, a w grudniu raczej każdy z nas chociaż raz jest w jakiejś galerii handlowej, to powąchajcie i dajcie znać, czy wam się podoba i czy kupiliście. A ja na chwilę się z wami rozłączam i idę to wszystko pochować. Między razem 34,10 kartonu. Proszę bardzo. I teraz to ja mogę oglądać vlogmasy. Tadam! Średnia pepperoni, tylko dla mnie. Ale spokojnie, jutro rano będzie trening. Grunt to równowaga, raz dobre jedzonko, raz dobry trening. Więc ja załączam vlogmasy, chwila przerwy. Widziałam, że bardzo wam się podoba intro, więc dziękuję, bo miałam zagwozdkę z tym intro i co roku trochę tak jest, że się zastanawiam, co zrobić, bo wiecie, pierwszy vlogmas zawsze jest wyjątkowy, jest ubieranie choinki, dekorowanie mieszkania. No i to intro, wszyscy czekają zawsze na intro i ja nie ukrywam, że też u innych czekam i nie każdy, wiecie, robi jakieś specjalne intro, niektórzy mają po prostu jakąś planszę, ale mam taką obawę co roku, czy to intro wam się spodoba, czy wypadnie gorzej niż poprzednie, czy lepiej. I zawsze jest taka obawa, czy to jest to, czy to puszczać w ogóle, czy to wyszło. Mi się oczywiście bardzo podobało, dlatego takie zrobiłam, ale no wiecie, zawsze człowiek się zastanawia. Także cieszę się, że się udało i że wam też się podoba. Nie wiem, co ja zrobię za rok, jeśli będę nagrywać vlogmas, ale coś będę musiała najwyżej wymyślić. Także ja zabieram się za jedzenie, odpalam vlogmasy, no bo dzisiaj już wszyscy zaczęli, tak? Nie tylko ci, co od 30 listopada nagrywali, tylko ci, co od wczoraj, od 1 grudnia. Więc tych vlogmasów nagle jest pełno i jest co oglądać, więc jedzonko, świąteczny klimat i vlogmasy. Idealnie.
Dzień dobry, kochani, witam was kolejnego dnia. Dzisiaj mamy piątek, piąteczek, piątunio. Kawa w nowym kubku zrobiona. I tak, słuchajcie, obejrzałam sobie z rana jeden czy dwa vlogmasy. Miałam robić trening, ale jakoś nie było motywacji, więc się porozciągałam. Delikatne rozciąganie, a nie jakiś mocny trening. Nie chciałabym być do tyłu z tym wyzwaniem u Moniki, ale no po prostu, wiecie, czasami jest motywacja, czasami jej nie ma. Dzisiaj nie miałam jakby tyle energii w sobie, żeby skakać na tej macie i dać z siebie 100%, więc mówię, lepiej się porozciągać. Także nadrobię najwyżej po weekendzie, bo właśnie teraz w weekend mam studia. No i myślałam, że będę cały dzień na uczelni w sobotę i w niedzielę. No i że dla was nie ponagrywam za dużo, więc trochę się tym martwiłam. No oczywiście dałabym jakoś radę coś tam nagrać, połączyć dwa dni ze sobą. Ale słuchajcie, w ostatniej chwili, wczoraj się okazało, że będziemy mieć zdalne. Co mnie trochę zaskoczyło, bo cały czas, odkąd już wróciliśmy w październiku, właściwie ja już miałam zajęcie na koniec września, to cały czas, tylko pierwszy zjazd był zdalnie, potem wszystko stacjonarnie. I mówię, na bank już nie wrócimy do zdalnych. Jak wiecie, tyle czasu były stacjonarnie, no to pewnie będzie tak do końca. A tu się okazuje, że w ten weekend ma być zdalnie. Jeszcze sprawdzę, ale to jest mój chyba przedostatni zjazd w tym semestrze. Tak, chyba... Nie wiem, czy jest jeszcze jakiś w grudniu, no dobra, nieważne, później sprawdzę, ale na pewno mam jeszcze jeden w styczniu, także teraz mam już jakieś zaliczenia i w styczniu pewnie kolejne, więc wiecie, tu vlogmas, tu jakieś zaliczenia, no dzieje się, jeszcze trzeba pisać pracę magisterską, więc no jest co robić, także poza kamerami, jak czegoś nie widzicie, no to też się trochę dzieje. Dziwne światło jest, ale wychodzi słońce, a są bardzo ciemne chmury, więc tak się dziwnie odbija. Także tak, w ten weekend studia zdalne. Dzisiaj widzę się z Kubą i chyba zostanie u mnie i pojedzie rano po prostu zanim zacznę ćwiczenia. A nie mam od samego rana, mam jakoś chyba od 11, więc o tyle fajnie, bo wiecie, jak wstaniemy wcześniej rano, to jeszcze można trochę czasu spędzić, może pójdziemy na jakiś spacer. Fajnie by było, może do Sopotu na molo? Jakoś tak, nie wiem, ciągniemy do Sopotu dzisiaj na spacer. Ale wiem, że dzisiaj to tak może nie wyjść, a jak Kuba przyjedzie, to będzie już ciemno, więc może jutro właśnie przed zajęciami taki spacer wpadnie. A później pewnie się zobaczymy w niedzielę po moich wykładach, bo właśnie w niedzielę też mam jedno zaliczenie. I w sumie nie wiem, jak to będzie wyglądało, jak to teraz jest zdalnie. Pewnie wszystkiego się dowiemy. Także tak, ja słuchajcie, biorę się tutaj do montażu. Jeżeli chodzi o słuchawki, które wczoraj wam pokazywałam, jestem z nich bardzo zadowolona. Wczoraj już ich używałam, ładowałam je tutaj na taki kabel. Podłączacie sobie do komputera czy tam do kontaktu, możecie wtyczkę włożyć. Fajnie się składają, instrukcja jest banalnie prosta. Wiecie, przytrzymaj raz, żeby włączyć, przytrzymaj 3 sekundy, żeby wyłączyć. Zmiana piosenki w górę, w dół i tak dalej. Tutaj macie te przyciski. Bardzo wygodne, jeżeli chodzi o noszenie, no wiadomo, że jeszcze ich nie nosiłam kilka godzin z rzędu, tak jak czasami siedzę i montuję filmy w słuchawkach, ale moje, pokażę wam, ale one są naprawdę w opłakanym stanie, moje się już tutaj poździerały, one są też z takiego materiału, że on się po prostu brudzi od kurzu, od makijażu i tak dalej. I to jest marka Urban Ears, ja od nich miałam wcześniej ten sam model, tylko że taki zielony, może gdzieś tam na vlogach widzieliście. No i wszystko fajnie, ale po tym zakładaniu, zdejmowaniu, one się już, jak widzicie, poździerały. No nie wygląda to fajnie, działać działają, ale chciałam po prostu coś nowego i coś bez kabla. Jedyna rzecz, która mi się bardzo podobała w tych słuchawkach, co widzę, że chyba tutaj też jest możliwe, że ktoś może podłączyć swoje słuchawki do waszych i możecie słuchać razem. To jest super na przykład w czasie podróży, czy wiecie, jak, nie wiem, słuchacie razem podcastu na przykład. Może słuchacie. Także tak, te słuchawki super. Bardzo się cieszę z nowych słuchawek. Długo odkładałam ten zakup, ale spojrzałam ostatnio na te moje i mówię, Boże, dziewczyno, kup sobie nowe słuchawki, bo to jest dramat. Także już teraz podczas sprzątania będę mogła używać słuchawek bezprzewodowych. No i fajne są, naprawdę są bardzo ładne, dźwięk jest w porządku, także po pierwszych wrażeniach polecam. No wiadomo, fajnie, że udało mi się kupić je taniej, teraz one są w pełnej cenie, ale może gdzieś uda wam się jeszcze dorwać taniej,
albo poprosicie Mikołaja, też jest to dobry pomysł. A jeżeli chodzi o pomysły na prezenty, to tak, będzie prezentownik. Spojrzę tylko w kalendarz, ja już mam tutaj wpisany. Prezentownik powinien pojawić się na kanale we wtorek, 7 grudnia, po Mikołajkach, także zapraszam Was 7 grudnia po pomysły na prezenty. Listę już prawie mam domkniętą. Wiadomo, że wszystkiego nie będę Wam pokazywać. Niektóre rzeczy wstawię jako zdjęcie w filmie, no bo realnie nie jestem w stanie wszystkiego kupić, żeby Wam pokazać. Ale myślę, że jeżeli nie wiecie, co komuś kupić, no to może tam znajdziecie pomysł. Także prezentownik będzie na kanale we wtorek. Gadam i gadam, ale już słuchajcie, powoli kończę, bo muszę zabrać się naprawdę do tego montażu. Będzie dzisiaj jeszcze może trochę sprzątania, ponieważ muszę odkurzyć całe mieszkanie tym zwykłym odkurzaczem, bo widzę, że trochę się kurzu naniosło po tym, jak prałam te wszystkie pościele, poszewki na poduszki. No było ostatnio dużo prania i widzę, że takie wiecie, od swetrów taki kurz jest na ziemi. No i po prostu trzeba posprzątać w kuchni, poskładać też właśnie to pranie, bo jeszcze te pościele wszystkie wyprane są nieposkładane. Także ja teraz zabieram się do montażu, a potem robimy mini clean with me. Doprowadzimy mieszkanie do porządku, co by wieczorem było przyjemniej usiąść przed telewizorem na kanapie. Wczoraj oglądanie vlogmasów i pizka, było mi to potrzebne po tym ciśnieniu na pierwszy dzień vlogmas. Jak usiadłam na kanapie, zjadłam sobie kilka kawałków pizzy, no bo nie całą, i obejrzałam inne vlogmasy, to tak zeszło ze mnie to, że podoba Wam się intro, jest wszystko ok, mogę nagrywać dalej. Także ja teraz już nie przedłużam, zakładam te moje nowe słuchawki i biorę się do montażu. Sleigh bells ringing, diamonds blinging. Catch me rolling, I'm the chosen. Snow is falling, Elfie's calling. Check my list twice, most of y'all done. Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing. 15 i słuchajcie, robi się ciemno. Ja mam kawę kolejną. Skończyłam montować vloga do tego momentu. Także jest nieźle i biorę się za sprzątanie, także włączę sobie tutaj podcast, bo widziałam, że Okuniewska wstawiła nowy w środę, także muszę nadrobić, że wyjmowałam naczyń ze zmywarki, umili mi Okuniewska, a później działam dalej. Racks, racks in my sack, hurt my back, yeah. Dasher, Dancer, Prancer, and Vixen. Comet, Cupid, Donner, and Blitzen. No, I can't forget about the one with the red nose. When I fly high, my sleigh still stay ten toes. Bring the beat, bring the cheese, bring the cheese. Put the lights up, tis the season. Need no Grinch types, no Ebenezer. Don't believe this, y'all need Jesus. Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, favorite season. Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, favorite season. They said, say Nick, what you got up in that bag, yeah. I got racks, racks in my sack or in my bag, yeah. They said, say Nick, what you got up in that bag, yeah. No dobrze, mieszkanie względnie doprowadzone do porządku. Jeszcze tylko muszę wynieść śmieci. No i chciałabym podjechać do Lidla po jakieś pieczywo, bo chleb mi się kończy. Ogólnie nie muszę robić żadnych dużych zakupów, ale coś na weekend by się przydało, a jutro jednak
z mojego pomysłu z porannym spacerem raczej nic nie wyjdzie, bo chyba źle spojrzałam, albo zmienili godziny, jak zmieniali na zdalne, bo mam od 8, także no nie bardzo, więc chyba Kuba dzisiaj nie zostanie, bo ja muszę jeszcze dokończyć montować vlogmas, przejrzeć rzeczy na uczelnię, chciałabym to zrobić wieczorem, a jutro mam zajęcia od 8 do 18, no i w niedzielę też mam zajęcia, ale w niedzielę już właśnie zaczynam później. Więc pewnie w niedzielę sobie zrobimy jakiś taki dłuższy świąteczny wieczór z filmami. Może dzisiaj też coś obejrzymy, ale no muszę niestety dzisiaj wieczorem parę rzeczy jeszcze zrobić. Także spotkamy się w Lidlu, Kuba tam dojedzie po pracy. Zrobimy może jakieś zakupy na obiad, bo ja powiem wam szczerze, że nic nie jadłam od śniadania, także najwyższa pora coś zjeść. Także zrobimy razem jakiś obiad, zjemy, posiedzimy. No nie wiem, zobaczymy. W każdym razie wieczorem muszę usiąść do montażu, bo jak będą zajęcia, no to nie będę miała, wiecie, czasu, żeby montować, żeby coś sprawdzać, więc muszę przygotować ten vlogmas dzisiaj. No nic, i tak plus, że są zdalne i nie muszę siedzieć cały dzień na uczelni, tylko w domu zawsze to można sobie, wiecie, zrobić jakąś kawę, coś zjeść w międzyczasie, także to akurat na plus, ale no tak, jednak od 8, także trochę plany się zmieniły. Zostało mi jeszcze złożyć to pranie, ale to już może później. Dopijam kawę i właśnie wychodzę, także zobaczymy, co zrobimy dzisiaj na obiad. Myślałam, żeby zrobić znowu ten makaron z kurczakiem, co ostatnio robiłam i się pytaliście o przepis. To był, słuchajcie, po prostu taki sponta. Co prawda googlowałam jakieś przepisy na sosy z kurczakiem, to były polędwiczki takie pokrojone, ale ja po prostu zmieszałam pasatę, śmietankę, 20, tak 1/3 tej śmietanki i kilka łyżeczek pesto czerwonego i to wyszło takie pyszne, kremowe, dodałam to po prostu do tej pasaty, to wszystko się przygotowało, do tego przesmażonego kurczaka w przyprawach, papryka ostra, słodka, przyprawa gyros, ja daję zawsze miks różnych przypraw. I tego kurczaka dodałam właśnie do tego sosu, no bazylia i tak dalej. I to wszystko się tak fajnie podgotowało. No i jeszcze kukurydzę później wrzuciłam, ale wyszedł ten sos naprawdę bardzo dobry, taki kremowy. Ta śmietanka i odrobina tego pesto jakoś tak zmieniły taki zwyczajny smak sosu pomidorowego. Także polecam, nie był to żaden konkretny przepis. Po prostu dziś znalazłam przepis, gdzie była dodawana właśnie ta śmietanka z pesto. Więc może dzisiaj to zrobimy, bo mam właśnie polędwiczki z kurczaka, więc idealnie i jeszcze by mi wtedy zostało na jutro na obiad, więc nie musiałabym gotować, najwyżej tylko makaron na świeżo bym sobie zrobiła, a to jest bardzo dobry pomysł, a ja zawsze lubię gotować więcej, żeby było na następny dzień na obiad, czy na obiad i kolację. Dobra, nie przedłużam, spojrzę, co mam w lodówce, co ewentualnie muszę dokupić, ale raczej tylko głównie to pieczywo. Jeśli będziemy robić coś innego na obiad, no to wtedy kupimy coś innego, więc idę dopić kawę, a potem szybkie zakupy. Zielony team! Oni masz bluzy, chciałam pokazać nas. Team Grincha. Jesteśmy Grinchami. Jak już to buddy. Team buddy. Potrzebujemy sosik, pesto i polędwiczki. O, tu jest trochę kukurydzy. To można jeszcze wykorzystać. A finito. To jest pesto. Tu jest otwarte. Thank you.
Nie jest chyba wskazana głupawka o tej godzinie, wiesz? Jeść, jeść, jeść. Robi się nie renifer. Wiecie, odbija mi po prostu głupawka. A jest 20 i ja muszę się zabrać do roboty. W sumie już jest w pół do 11. Jest wiki 11. Pół do 9. Ale wiecie, będziecie na TikToka, zobaczycie jednego TikToka, potem drugiego i mija 15 minut, 20. A są takie, które bawią. Do łez. Muszę dzisiaj iść rozsądnie spać, żeby jutro być gotowa na 8, umalowana, bo mamy zajęcia chyba na kamerkach, więc trzeba w miarę wyglądać. Wczoraj nie otworzyłam kalendarza, więc dzisiaj dwa okienka. Numer 2. Czekoladka. I już widzę 3. Gdzie to się otwiera? A tutaj cukierek. Zostawiam. Już dzisiaj nie jem. Będę najwyżej odkładać, jak nie będę jadła. Do szafki. I proszę. No powiem wam, że wczoraj tym zapachem mnie tak zaskoczyli. Jest przepiękny. Już dzisiaj się nim wypsikałam. Widzę już 3. A numer 2? Tu jest 2. O, może tak otworzę, żeby już nie wyjmować pudełka. I to z tego, co mi się wydaje, jest jakaś wcierka, bo już to gdzieś kiedyś widziałam. Dual Hair Rinsing Vinegar. No, ciekawa jestem. Będę musiała poczytać w ogóle, bo tutaj często są opisy po francusku i jakieś drobne po angielsku. Także będę sobie o tych produktach czytać na bieżąco u nich na stronie, ale fajne całkiem opakowanie do przetestowania. I gdzie była 3? Tutaj jest. 3. Haman Body Lotion, Argan and Rose. Balsam do ciała. Także dzisiaj dwie takie buteleczki. Zobaczymy, co będzie jutro. I pomyślałam, że otworzę ten kalendarz z Sinseya, bo w sumie jestem ciekawa, jak wyglądają te okienka. Także otwieram zaległe, numer 1. Kolczyki. Numer 2. Ale się błyszczy, aż nie widzę numerków. Tutaj. Nic nie ma. Wiecie co, możliwe, że się coś przesunęło, bo on jest lekko wypukły i tutaj coś czuję. Także będziemy szukać innym razem. 3 tutaj. Ups, o, podarłam. 3 pierścionek. Taki delikatny. Także na razie mamy 2 elementy. Trzeci znajdę później, ale właśnie wydaje mi się, że jest gdzieś tu. No na pewno gdzieś się przesunęło, także najwyżej na koniec będzie bonusowy jeden prezencik z tego kalendarza, a to na razie chowam do szuflady z biżuterią. Także tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze kalendarze. Także ja już się z wami, słuchajcie, żegnam. Mam nadzieję, że ten vlogmas się wam podobał. Mam nadzieję, że coś się uda nagrać w weekend, mimo tego, że pewnie większość czasu spędzę przy komputerze na zdalnych. Już mi się tutaj, widzę, makijaż pościerał, także pora zmyć. Mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w kolejnym vlogmasie i do zobaczenia. Buziaki, pa!